Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj zrobimy ciasto ipsum. Zaczniemy od zrobienia masy budyniowej, do której potrzebujemy 700 ml mleka, 2 budyni waniliowych bez cukru, 20 g mąki pszennej tortowej, 100 g cukru, 4 żółtek jaj i 200 g masła lub margaryny. Bierzemy sobie garnek z szerokim dnem, wlewamy do środka 600 ml mleka. Włączamy gaz, zostawiamy, powolutku będzie się gotował. A my w międzyczasie bierzemy sobie miseczkę, do której dajemy 4 żółtka. Niestety białek nie będziemy potrzebować. I żółtka ucieramy aż po dwoją objętość. A jak po dwoją objętość, dodajemy 100 g cukru. Dalej ucieramy i robimy kogiel-mogiel, czyli ucieramy do momentu, kiedy żółtka zmienią kolor na jaśniejszy. O, tak jak Państwo tu widzą. Wtedy dodajemy 100 ml mleka i dalej mieszamy, łączymy ze sobą składniki. Kolejna 20 g mąki pszennej tortowej. Dalej mieszamy, łączymy składniki. Państwo widzą, jak to ładnie się napowietrzyło w tym momencie wszystko. Teraz kolej na budynie, po kolei jeden i drugi. I wszystko musimy dobrze ze sobą połączyć, wymieszać. Mikser odskładamy, nie będzie nam już potrzebny. W międzyczasie mleko nam się już zagotowało. Bierzemy sobie jakieś narzędzie, u nas to jest trzepaczka. I wlewamy naszą mieszaninę do mleka. I musimy cały czas mieszać. Dlaczego cały czas? No, żeby nie porobiły się grudki, żeby budyń się nie przypalił. Więc cały czas mieszamy, gotujemy. Budyń będzie w międzyczasie zmieniał konsystencję. Mieszamy, niestety cały czas mieszamy. Siłownia na pewno dzisiaj już nie będzie potrzebna. Mieszamy, budyń jeszcze jest gęstszy, jak Państwo tu widzą, i mieszamy do momentu i gotujemy do momentu, kiedy pojawią się takie bąble, gejzery powietrza. Wtedy wyłączamy nasz budyń, zdejmujemy z gazu i albo zostawiamy w tym garku, albo przekładamy do innego naczynia, też szerokim dnem. I przykrywamy albo folią spożywczą, tak jak u nas, ewentualnie folią aluminiową. Przykrywamy wierzch, żeby nie zrobił nam się kożuszek, który niestety jest zbędny i przeszkadza w przyrządzeniu jedwabistej masy budyniowej. Po przykryciu zostawiamy budyń do całkowitego wystudzenia. A jak minie trochę czasu, a nawet trochę dużo czasu, zdejmujemy folię spożywczą. Jak Państwo tu widzą, budyń jest zwarty. Jego można nawet pokroić, on zachowa swój kształt. Jeżeli będzie inny, proponuję zrobić budyń jeszcze raz. A my w międzyczasie bierzemy miskę, do środka dajemy 200 g masła lub margaryny poszatkowanej w krateczkę i ubijamy na puszystą masę. Jak ta masa już będzie ubita wystarczająco, dodajemy wystudzony budyń. Partiami, wtedy łatwiej wszystko rozmieszać, połączyć. To chwileczkę trwa, ponieważ budyniu jest dosyć dużo. Jak dodamy ostatnią partię budyniu, nie przerywajmy mieszania, tylko jeszcze chwilę pomiksujmy. Masa budyniowa już w tym momencie musi zmienić konsystencję na taką jedwabistą, gładziutką. Wtedy miskę odstawiamy na bok, a zajmujemy się orzechami w karmelu. Do tego, żeby zrobić orzechy w karmelu, potrzebujemy 100 g orzechów włoskich, 100 g cukru trzcinowego lub zwykłego i 60 g masła. Na patelnię rozstawiamy masło, 60 g masła. Po chwili dodajemy 100 g cukru trzcinowego lub zwykłego
Musimy ze sobą połączyć, wymieszać i roztopić ten cukier w maśle. Na małym ogniu to trwa tak około 5 minut. Po tym czasie dodajemy 100 g orzechów włoskich i prażymy przez kilka minut. Czy możemy użyć innych orzechów niż włoskie? Oczywiście, ale spróbujmy najpierw z włoskimi. Na pewno będzie rewelacyjne. A my mieszamy, prażymy. Kiedy dojdziemy do wniosku, że wystarczy już prażenia, bierzemy sobie blaszkę z piekarnika, wykładamy ją papierem do pieczenia i przekładamy nasze orzeszki w maśle i w cukrze na blaszkę. Rozkładamy równomiernie. Uwaga, bo gorące. I blaszkę wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza. Używając grzałki góra i dół, prażymy tak łącznie około 10 minut. Natomiast po 5 minutach musimy otworzyć piekarnik, przemieszać nasze orzeszki, żeby nie przypaliły się od spodu. No i tak mówiłam, jeszcze 5 minut, czyli łącznie 10 minut zostawiamy w piekarniku. Po tym czasie wyjmujemy je z piekarnika i zostawiamy do wystudzenia. Po wystudzeniu orzeszki zrobiły się twarde i utworzyły jeden taki blat. Wtedy musimy to pokruszyć. Tylko proszę pamiętać, to jest bardzo ostre, uważać na paluszki. Uważając na paluszki, tak jak mówiłam, kruszymy to na mniejsze części, a następnie siekamy nożem na jeszcze mniejsze części. Posiekane orzeszki w karmelu zostawiamy na później. No i składamy ciasto. Ale żeby to zrobić, potrzebujemy jeszcze około 2 paczek herbatników maślanych i 350 g masy krówkowej kajmak. Bierzemy sobie foremkę 24x38 cm, wykładamy papierem do pieczenia, a na spód wykładamy herbatniki maślane. Jak Państwo tu widzą, nie ma naszych ulubionych, musieliśmy użyć innych, więc nie podajemy orientacyjnej ilości. Proszę dopasować herbatniki po prostu do foremki. Myśmy przycięli parę, mamy spód z herbatników, na który wykładamy 350 g masy krówkowej kajmak. Jeżeli by się okazało, że jest ona za twarda, że nie można jej rozłożyć, po prostu w kąpieli wodnej lekko ją podgrzewamy. Ona wtedy zmieni konsystencję na bardziej płynną i spokojnie będą Państwo mogli rozprowadzić po herbatnikach. My już rozprowadziliśmy i układamy drugą warstwę herbatników maślanych. Teraz lekko rękami dociskamy, równając powierzchnię i wykładamy masę budyniową. Czyli zrobimy to partiami, porcjami, powolutku. To łatwiej będzie rozprowadzić. Rozprowadzamy po całej powierzchni i równamy blat. Na który wykładamy trzecią warstwę herbatników maślanych. Tu również lekko rękami dociskamy, wyrównując ten blat. Blaszkę na chwileczkę odstawiamy, żeby zająć się
polewą czekoladową. A polewa czekoladowa składa się z 2 czekolad mlecznych i 5-6 łyżek mleka. W kąpieli wodnej roztapiamy czekoladę z mlekiem i taką jeszcze gorącą mieszaniną pokrywamy wierzch naszego ciasta. Ładnie rozprowadzamy po górze. Jej powinno wystarczyć zupełnie na cały blat. I teraz na tą jeszcze gorącą polewę wysypujemy prażone orzeszki w karmelu, które wcześniej przygotowaliśmy. Ciasto wkładamy do lodówki przynajmniej na 12 godzin, żeby wszystko dobrze stężało, a później została nam już tylko rozkosz jedzenia. Jeżeli ktoś z Państwa nie zasubskrybował naszego kanału, zapraszam, a ja żegnam się, zapraszam na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.